Witajcie ponownie na kanale People Urbex. Zabieram Was na moją kolejną wyprawę. Zostało mi około 5 minut drogi i dotrę do miejsca docelowego. O kurde, znalazłem jakąś saszetkę. Zaraz sprawdzimy. Tu mam jakąś karteczkę. Maseczka. Wow. I nawet troszkę pieniążków zostało. 2, 4, 6, 8. Ponad 10 euro. Czyli jakieś 50 zł. No, powiem Wam, że bardzo fajne znalezisko, jak na początek urbexu. Szkoda, że nie ma żadnego adresu, bo oczywiście bym oddał to. W takim przypadku będę musiał to zabrać. Dobra. Fajne znalezisko. My lecimy dalej. Skupimy się teraz na urbexie, bo właśnie po to tutaj przyjechałem. Także widzimy się dopiero za chwilkę, jak dojdę do miejsca docelowego. A teraz żegnam się z Wami. Moi drodzy, tym razem zaczynamy eksplorację od garażu i przejdziemy do opuszczonej posiadłości. Droga jest jedna tędy, po tych grubych belkach, albo spróbujemy naokoło. Tutaj jest brama główna. Posiadłość jest dość spora. Zobaczcie. Tutaj mamy jakiś mniejszy obiekt. Zaraz sprawdzimy, co to. O kurczę, czy tutaj był jakiś minibar? Możliwe. Zobaczcie, jaka nietypowa lampa. Kominek ładnie zdobiony. Drewniane belki. Tutaj niewielki piecyk. Obrazek. A tutaj najprawdopodobniej stajnia. Tak mi się wydaje, że trzymano tutaj koniki. Jest kilka boksów. Sianko. Dobra, wejdziemy teraz do głównego budynku. Tylko nie wiem, od której strony zacząć. Jakaś wieżyczka nawet. Dobra, spróbujemy wejść przez okno. O, na wejściu. Pierwszy pokój, dość nietypowy. Ktoś najprawdopodobniej bardzo lubił statki, żaglowce. Zobaczcie. Sporo ich tutaj, okleił sobie cały pokój. Dobra, my też łapiemy wiatr w żagle i lecimy dalej.
tutaj był kominek najprawdopodobniej. Żeliwny kaloryfer. Jeszcze nikt nie zabrał. O kurde, zobaczcie, jakie przejście. Tutaj najprawdopodobniej gdzieś jest szkoła. Widzę parking rowerowy. Kolejny pokój. Ktoś tutaj zaprószył ogień. Na szczęście nie spaliło się wszystko. Dzięki temu mogę tutaj wejść i pokazać wam to, co pozostało. Łazienka. O, powiem wam, że bardzo ładne płytki. Jakiś kolejny urokliwy pokój. Wiatr wdziera się przez okno. Na kolejne pomieszczenia. Docieramy do wejścia głównego. Szyby zostały powybijane. Kolejny pusty pokój i jakieś przejście, ale zobaczymy najpierw drugie skrzydło. Toaleta. Tutaj nie wiem, co to za pomieszczenie. I tu chyba wejdziemy do garażu, tak. Jesteśmy w garażu. Wejście na stryszek. Ale z tego, co widziałem, to stryszek nie jest zbyt wielki, więc chyba nawet nie będziemy tam wchodzić. Tutaj mamy kotłownię, piec centralnego ogrzewania. Widać, że też już kilka elementów poginęło tutaj, najprawdopodobniej by pozyskać miedź. Zobaczcie, tutaj też ukręcone części mosiężne. Fundamenty domu i rury pociągnięte pod całą posiadłością. Idą sobie jakieś panie. Co mamy tutaj? Jakiś kamerlik. O, jesteśmy w kuchni. Tu zostało troszkę więcej wyposażenia. Zobaczcie, wszystko robione w drewnie. A tutaj co? Chyba salon. Najprawdopodobniej tak. Zobaczcie, z czego są zrobione parapety, z grubych belek. Widzę, że bardzo tutaj lubią drewniane elementy. Tutaj bardzo fajny kominek. Można zejść po schodkach. Super sprawa. Kilka ozdobnych kafelek.
Całkiem ciekawy domek. Tutaj podpory drewniane. Tutaj coś chyba w stylu oranżerii. Bardzo duże szklane drzwi wpuszczały promienie słoneczne. Coś mi się wydaje, że niebawem będzie padać. Dobra. W tym miejscu będę kończył eksplorację. Przejdziemy przez salon. Dobra. Kieruję się do wyjścia głównego. Tak, chyba będę. Wyjeżdżę rowerem. Dobra. Moi drodzy, zobaczymy, czy tu jest otwarte. Nie jest otwarte. Musimy niestety inną stroną wyjść. Dobra. Chyba wiem nawet, którędy. Tutaj jest okienko. Dobra, wejdziemy tym oknem. Przejdziemy. Posiadłości. A jest ogromna. Myślę, że warto było tutaj przyjechać. Aż żal patrzeć, że to wszystko tutaj się marnuje. No nic. Spróbujemy z innej strony przejść, tam gdzie nie ma płotu. Dobra, chyba znalazłem wyjście, ale nie jestem pewien w 100%. Udało się wejść. Ja powoli podążam do samochodu i jadę w kolejne miejsce. A my widzimy się na kolejnej eksploracji w piątek o 20:00 najprawdopodobniej. Może też tak być, że w inny dzień. Dobra, na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda z innej perspektywy ten dom. Oto i on. Dobra, trzymajcie się.